Serdecznie na spektaklu teatralnym opowieść wigilijna według powieści Karola Dickensa o tej samej nazwie. W imieniu organizatorów, w imieniu aktorów bardzo prosimy o wyłączenie komórek. Prosimy też o ciszę, ponieważ nie jesteśmy aktorami profesjonalnymi, dopiero się uczymy. A bardzo są miłe brawa, jeżeli Państwu się będzie oczywiście spektakl podobał, na samym końcu, także proszę nie przerywać w trakcie spektaklu oklaskami. Dziękuję bardzo i życzę Państwu bardzo miłych wrażeń. A jaki mam być, kiedy jestem zmuszony żyć w świecie głupców? Wesołych świąt. Do licha z wesołymi świętami. Znać ich nie chcę. Czymże są dla Ciebie święta Bożego Narodzenia, jeżeli nie terminem płacenia rachunków? A zwykle jesteś bez grosza. W każdym Bożym Narodzeniem jesteś o rok starszy, ale nie o rok bogatszy. Ten dzień, po sprawdzeniu ksiąg handlowych, przekonujesz się, że po 12 miesiącach kalendarzowej pracy nie masz odrobiny zysku. Gdybym był pracodawcą, każdy idiota wałysający się z życzeniami wesołych świąt zostałby ugotowany w jego potrawie wigilijnej i pogrzebany z gałązką jedliny zatkniętą w serce. To byłoby rozsądne i słuszne. Wuju. Siostrzeńcze, święć Dzień Bożego Narodzenia jak chcesz, a mnie pozwól obchodzić go po mojemu. Obchodzić? Tego wcale nie obchodzisz, wuju. Daj spokój do licha. Zobaczymy, co ci dobrego przyniosą te święta. One ci zawsze dużo dobrego przynoszą. Przyznaję, było wiele sytuacji, w których mogłem wyciągnąć korzyści, ale ich nie skorzystałem. Mimo to traktuję święta Bożego Narodzenia nie tylko jako czcigodną pamiątkę całego chrześcijańskiego świata, ale także jako czas bardzo upragniony i oczekuję go z ogromnym upragnieniem. I są to jedyne dni w roku, w których niemal wszyscy ludzie otwierają swe często zaryglowane serca na potrzeby biednych bliźnich. I chociaż te święta nie przynoszą mi srebra ani złota, przynoszą mi wiele radości. I dlatego je chwalę. Ha! Co to znowu za moda odrywania się od pracy i wtrącania tam, gdzie nie potrzeba? Odezwij się Pan jeszcze o córkę, a upamiętnię Ci ten świąteczny dzień misją. Widzę, że jesteś niezłym mówcą. Dziwne, że jeszcze nie zasiadasz w parlamencie. Nie gniewaj się, wuju. Przyjdź do nas jutro na obiad. Nie mam nic lepszego do roboty. Już zaczynam się szykować. Ale dlaczego odmawiasz, wuju? Dlaczego się ożeniłeś? A ponieważ pokochałem. Ponieważ pokochałeś. Bywaj, że mi zdrów, gdy mi się szczęczy. Lecz ty, wuju, nigdy nie odwiedziłeś mnie przed orzenkiem. I dlatego to podajesz jako powód odmowy. Bądź zdrów. Pomyślności w nowym roku. Bądź zdrów. I wesołych świąt. Oczy się wejściowe.
Macie, kolejnego idiotę. Mój pomocnik obarczony rodziną, zarabiający 15 szylingów, mówi coś o wesołych świętach. Komuś to chyba potrzebny szpital wariatów. Dzień dobry. Czy to firma Scrooge i Marley? Dobrze trafiłyśmy? Mamy przyjemność z panem Scrooge'em czy panem Marleyem? Pan Marley umarł 7 lat temu. Nie wątpimy, że jego następca jest równie hojny jak on. Z okazji tak wielkiej uroczystości ludzie bogaci nie wspierają się od pomocy nędzarzom i bezdomnym. Zwłaszcza podczas tak srogiej zimy. A co to? Zabrakło miejsc więzienia? Wszystkie te instytucje istnieją, drogi pani. Domy poprawcze i przytułki przestały istnieć? Istnieją. Istnieją. To chwała Bogu, bo już myślałem, że coś trzymało ich działalność. Szanowny panie, pomimo usilnych zabiegów, wspomniane instytucje nie są w stanie po chrześcijaństwu zapewnić duchowych ani cielesnych potrzeb tych biedaków. Tak wielkie święta zaś bieda szczególnie daje im się we znaki. A ludzie bogaci opływają we wszelki dostatek, a nawet jego nadmiar. Na jaką sumę mamy pana zapisać? Proszę mnie wcale nie zapisywać. Rozumiem. Chce pan zostać ofiarodawcą bezimiennym. Chcę, żebyście mnie, drogie panie, zostawiły w spokoju. W ten dzień nie cieszę się i w nic nie opływam. Jeżeli komuś nie jest dobrze we własnym domu, niech się uda do instytucji, które właśnie wymieniłem. Tak będzie najlepiej. Zapewniam pana, że wielu biernych i bezdomnych wolałoby umrzeć i spędzać święta w wymienionych przez pana miejscach. I umierają. I tak mamy nadmiar ludzkości. Do widzenia. Ha, jeśli uważa pan to za właściwe? Ja nie uważam tego za właściwe. Jestem też pewien, że gdybym obciął panu z pensji, to czułby się pan pokrzywdzony? No, ale właściwie ja będę pokrzywdzony. Ale ważniejsze, żeby pan na drugi dzień po tych świątecznych próżniactwach wrócił do pracy. Ale szanowny panie, przecież święta są tylko raz w roku. No idź pan już na te swoje święta. Czekam pojutrze z rana. Thank you.
wyjaśnić, czego chcesz ode mnie? Wiele. Bardzo wiele. Kim jesteś? Pytaj lepiej, kim byłem. Kim więc byłeś? Jak na ducha jesteś wyjątkowo drobiazgowy. Za życia byłem twoim wspólnikiem, Jakubem Marlejem. Widocznie... Czy możesz? Czy chcesz usiąść? Mogę. Widocznie nie wierzysz we mnie. Nie wierzę. Dlaczego nie ufasz swoim zmysłom? Ponieważ bardziej wydajesz mi się istotą cielesną niż duchem. A mnie często nawet zwykły rozstrój żołądka wyprowadza z równowagi. Widzisz tę wykałaczkę? A na nią nie patrzysz. Mimo to ją widzę. Wiesz, wystarczyłoby, żebym ją połknął. A legion złych duchów mojej własnej produkcji opanowałby mnie na wieki. Zasz na diabło, dlaczego mnie tak dręczysz? Zrozum, kto za życia nie dbał o bliźnich, ten musi ten obowiązek wypełnić po śmierci. Jego duch musi wędrować po świecie i patrzeć biernie na wszystko, czego nie uczynił, by być szczęśliwym. Jak widzisz, noszę łańcuch, który kupiłem sobie za życia. Sam przygotowałem każde ogniwo i teraz muszę go dźwigać w powietrzność. A może chciałbyś poznać długość swojego łańcucha, co? 7 lat temu był taki jak mój, ale od tej pory usilnie pracowałeś, aby był kolosalnych rozmiarów. O tak, twój łańcuch jest potężny. Jakubie Marley, pociesz mnie chociażby słówkiem, przyjacielu. Nie mogę. Pociecha przychodzi z innych sfer, Ebenezerze Scrooge. Tylko tyle mogę ci wyjawić. Za życia moja dusza przebywała tylko w tym kantorze i dbała tylko o nasze własne interesy. Dlatego po śmierci zostałem skazany na wieczną wędrówkę, bez wytchnienia, bez wypoczynku, wiecznymi wyrzutami sumienia. Jak szybko podróżujesz? Na skrzydłach wiatru. Przecież ty, jak mówię, zawsze byłeś dobrym i uczciwym pracownikiem. I teraz to było moim błędem i grzechem. Ludzie powinni byli być moim interesem. Wyrozumiałość, uczciwość, dobroć. Gdy świeciła gwiazda betlejemska, nigdy nie spoglądałem ku niebiosom, a tylu było ludzi ubogich, do których mogłaby mnie doprowadzić. Dlatego o tej porze roku cierpię najbardziej. Mój czas się kończy. Posłuchaj mnie, Ebenezerze. Możesz jeszcze uniknąć mojego losu. Odwiedzą cię 3 duchy. Bez tych odwiedzin spotka cię to, co mnie spotkało. Spodziewaj się pierwszych odwiedzin jutro o 1:00 p.m. Drugi odwiedzi cię następnej nocy po tej samej godzinie. Trzeci zaś następnej nocy o 12:00.
jesteś tym duchem, którego mi zapowiadano? Tak, jestem nim. Kim jesteś? Jestem duchem wigilijnej przeszłości. Duchem twoich minionych wigilii. Czy możesz założyć nakrycie głowy? Co? Chcesz tymi wstępnymi rękami zagasić moje dobroczynne światło, które ci przynoszę? Nie chciałem cię urazić, ale powiedz, co cię właściwie tu sprowadza? Twoje dobro, to znaczy pragnienie twojej poprawy. Jeżeli ci się to nie podoba, to biada się. Wstań i pójdź za mną. Opuszczonego chłopca do siebie. Biedny chłopiec. O co chodzi? Bardzo chciałbym, ale już za późno. Przypomniałem sobie polędnika na progu mojego kantoru. Wygoniłem go, nic mu nie dałem. A teraz inna chwila. Spójrz. Umarła młodo i zostawiła dzieci. Tak, jedno dziecko. A tym dzieckiem jest twój siostrzeniec. Tak. Posłuchaj. Thank you.
Pamiętasz pewien wieczór wigilijny z czasów, kiedy praktykowałeś w zawodzie? Pamiętasz piękny wieczór przy dźwięku w krzypie? Tak, to był piękny czas. Stary Odryfizu i jego zacna małżonka zorganizowali nam w sklepie po pracy wspaniały bal. Pamiętam wszystko. Mojego przyjaciela Pika, państwa Fizu. A wiesz, że oni na ten bal wydali jakieś 4 szylingi? A ilu ludzi się bawiło, jadło i piło? Ależ duchu, tu nie o to chodzi. Życzliwość, jaką się obdarza ludzi, jest o wiele więcej warta niż pieniądze. Co się z tobą dzieje? Nic. Pragnę bym tylko powiedzieć kilka ciepłych słów mojemu pomocnikowi. Mój czas mija. Musimy się spieszyć. Chcę ci jeszcze coś pokazać. Wiem, że to rzecz obojętna dla Pana, gdyż inne bóstwo zajęło w Pańskim sercu moje miejsce. Jeśli ono zdoła Ci dostarczyć w przyszłości takiej słodyczy i radości, jaką ja pragnęłabym Cię otoczyć, to nie ma powodu do troski. A jakież to bóstwo Cię zastąpiło? Pieniądz. Oto sprawiedliwość ludzka. Przypinają mu bóstwo, a jednocześnie potępiają tych, co w pocie czoła starają się o dostatek. Przesądzasz Pan sprawiedliwość świata. Pan wszystkie Twoje myśli i pragnienia skierował na jeden cel. Być bogatym. Widziałam, jak Twoje uczucia i pragnienia gasły jedno po drugim, tłumione tą namiętnością, która ostatecznie zwyciężyła. Czy to nieprawda? I co z tego? Jeżeli stałeś się praktyczniejszy, rozsądniejszy, to nie znaczy, że zmieniłeś się względem Ciebie. Czy się zmieniłem? Kiedy byliśmy biedni, umówiliśmy się, że będziemy pracować w pełni nadziei na lepszy, skromny byt. Ale od tego czasu zmieniłeś się. Jesteś innym człowiekiem. Co do mnie, nie zmieniłam się. A to, co kiedyś obiecywało nam szczęście, teraz przynosi tylko cierpienie. A więc wracam Ci słowa. Dlaczego? Zmieniłeś się. Jesteś innym człowiekiem. Odmieniłeś treść swojego życia i jego cel. Sama nie wierzysz w to, co mówisz. Chciałabym, żeby tak było. Ale pomyśl, gdybyś był w tej chwili wolny, czy wybrałbyś sobie teraz za żonę biedną dziewczynę? Ty, który patrzysz na życie jak na interes. Jeśli nawet tak, to jestem pewna, że wkrótce żałowałbyś tego kroku. A więc zwracam Ci słowo. Wiem, że Cię to zaboli, ale będziesz cierpiał krótko. Bądź więc szczęśliwy w życiu, które sobie obrałeś. Duchu, zaprowadź mnie do domu. Nie dręcz mnie już dłużej. Thank you.
wejdź, przyjacielu. Musimy się poznać. Jestem duchem tegorocznych Bożych Świąt, Jego Narodzenia. Nie widziałeś nikogo podobnego do mnie? Nigdy. Moich starszych braci również nie spotkałeś nigdy? Nie sądzę. Dużo masz braci, duchu? Przeszło 900. Przerażająco liczna rodzina. Szczególnie dlatego, kto musi ją trzymać. Duchu, prowadź mnie dokąd chcesz. Wczoraj w nocy otrzymałem lekcję, która zaczyna działać. Dziś gotów jestem pójść za tobą. Dotknij ręką mojej szaty. Ma jakąś szczególną właściwość? Tak. To moc czynienia wszystkiego przyjemnym i dobrym. Czy działa tak na każdy obiad w tym dniu? Tak. Podawany szczególnie. Dlaczego? Ponieważ oni najbardziej tego potrzebują. Wieczoru wigilijnego? Niespodzianka! Już jest to, mój członku. Witaj. Ale z was oszustki. A ty jak zwykle łatwo wiemy. Czy nasz mały dzień dobrze się coś sprawował? Bardzo dobrze. To złote dziecko. I jakie mądre. Dzisiaj w kościele zrozumiał, że jeżeli ludzie patrzyli na niego, to zrozumiał, że istnieje Bóg, ponieważ to Bóg sprawiał, że kalecy chodzili, a ślepi widzieli. Mądre to nasze dziecko. Daj nam, Panie Boże! Mam, zdobyłem. Gęś. Daj nam, Panie Boże, spędzić szczęśliwie te święta. Niech nas Bóg błogosławi. Niech nam Bóg błogosławi. Viva! Duchu, powiedz, czy Dean będzie żyć? Widzę puste krzesło przy kominku i kulę bez właściciela. Jeżeli przyszłość tego nie zmieni, to dziecko umrze. O nie, dobry duchu, powiedz, że ono będzie żyło. Jeżeli przyszłość tego nie zmieni, to żaden z moich następców tego dziecka już tutaj nie zastąpi. No ale o co ci chodzi? Chyba lepiej, żeby umarł i zmniejszył przez to nadmiar ludzkości. Człowieku, jakie ty masz prawo rozstrzygać, kto ma żyć, a kto ma umrzeć? Być może w oczach Stwórcy jesteś o wiele mniej wart niż miliony istot podobnych do tego dziecka. Niech nam żyje Pan Scrooge, nasz chlebodawca. Jemu zawdzięczamy tę wspaniałą ucztę. Jemu? Gdyby się tu zjawił, wyprawiłabym mu ucztę po swojemu.
wygarnęłabym mu prosto w oczy, co o nim myślę. A to raczej nie przypadłoby mu do smaku. Ależ, droga żono, nie przy dzieciach. Dzisiaj są święta. Istotnie. Tak wielkie święto znosić teraz dla tego podłego skąpca. Człowieka bez serca. Robercie, kto lepiej niż ty wie jaki on jest naprawdę? Ależ, droga żono, dzisiaj są święta. Daj mi już spokój. A więc dobrze. Przez miłość do ciebie wypiję jego zdrowie i życzę mu wesołych świąt, gdyż wątpię, czy to się spełni. Bardzo wątpię. Dodatku nieznośny. Mógłby być odrobinę milszy. Ale wady człowieka są zawsze karą dla niego samego. W związku z tym nie będę mu robił wymówek. Zdaje się, Fredziu, że jest bardzo bogaty. I cóż z tego, moja droga, kiedy on swego majątku nie umie wykorzystać do niczego dobrego, sam nie korzysta i drugiemu nie pomoże. Czy on chociaż pomyślał, że my może odziedziczymy do jego skarby? Nie cierpię go. A ja nie mam do niego żalu. Przecież przez jego zachowanie cierpi on tylko sam. Jaki ma z tego pożytek, że nie przyjął od nas zaproszenia? Uniknął niesmacznego obiadu. Oż ty. Wcale nie. Stracił doskonały obiad. I tym lepiej. Ma za swoje. Gdyby do nas przyszedł, miałby tutaj lepsze towarzystwo niż to, jakie posiada we własnych myślach, siedząc na tym kantorze. Mam zamiar go tak zapraszać co roku, aż może w końcu dołożę swojemu pomocnikowi jakieś 50 funtów. Wydaje mi się, moja droga, że jednak wuja wczoraj wzruszyłem. Zdrowie, moja stróża. Nie chciał przyjąć ode mnie życzeń, jednak moja sprawa. Składam. Niech żyje mój Scrooge.
Zdaje mi się, że mam przed sobą ducha przyszłych świąt Bożego Narodzenia. Ducha przyszłości. Pokażesz mi rzeczy, które staną się dopiero w przyszłości, czy nie tak? Duchu przyszłości, napełniasz mnie przerażeniem, jakiego nie doznawałem wobec Twoich poprzedników. Wierzę, że chcesz mojego dobra. Pragnę się poprawić. Pójdę za Tobą. A dlaczego nie przemawiasz do mnie? Chodźmy więc. Czas jest dla mnie bardzo drogi. Poświęcenie coś mi się należy. Jak ja widzę, jestem najbardziej bezinteresowna. Na pogrzeby nie chodzę, w stypach nie uczestniczę. Ale jeśli któraś z Was wybrałaby się na ten pogrzeb, chętnie potowarzyszę. W końcu ze zmarłych zamieniłam kilka słów. No dobrze, zobaczymy jak to będzie. Tymczasem do widzenia, moja Pani. Do widzenia, do widzenia.
To dopiero zdarzenie. Daczka i posługaczka. Lepszego miejsca nie mogliście wybrać na schadzkę. Dlaczego pani ma takie smutne, wystraszone oczy, pani? Czy się pani czegoś boi? Krukrukowi oka nie wykole. Nie będziemy sobie przeszkadzać w interesach. Raczej już mam się obawiać. Tych trochę drobiazgu i tak nieboszczykowi na nic się nie przydadzą. Zapewne ten potły sknera miał czas, żeby uchronić swoje rzeczy od marnowania. Gdyby się postarał, to przy jego śmierci byłaby chociaż jedna dusza. A tak zginął marnie jak pies. Święta prawda. Co posiał, to i zerwę. Rozwiążcie ze swoje tłumoty. Co tam macie? Już takiego ołówek futerale, spinka od krawata i kilka pieczątek. Tyle wynosi twój rachunek i ani węsa więcej. A teraz ja. A to co? Kotary od łóżka? Zgadza się. Czyżbyś, przyjaciółko, ściągnęła całe urządzenie, gdy jeszcze leżał na łóżku? Urodziłaś się w czepku i jesteś na dobrej drodze do zrobienia majątku. A to kołdra? A to jest kołdra? A czyja? I jeszcze koszula, nowiuszka, bez śladu przetarcia. Całe szczęście, że tam byłam, bo by go w nią jeszcze ubrali. A perkal do grobu nie łaska? Jedyna dobrą rzecz, jak potrafił zarządzać, to, że wszystkich od niego drodzą. Chyba po to, żebyśmy się mieli czym po jego śmierci pożywić. A! Duchu, wszystko zrozumiałem. Ten nieszczęśnik to ja. To mój los. Boże miłosierny, to ja widzę. Nigdy nie zapomnę tej lekcji, którą otrzymałem. Duchu, wysłuchaj mnie. Jeżeli istnieje choćby jeden człowiek, którego moja śmierć zmartwiła, pokaż mi go. Duchu, pokaż mi chociaż śmierć, której towarzyszy miłość i żal. Inaczej ustraszny obraz będzie mnie prześladował na wieki. Bardzo nam współczuje. Nawet powiedział, że da pracę naszemu starszemu synowi. Duchu, chciałbym jeszcze zobaczyć, co dzieje się w moim kantorze. Dlaczego prowadzisz mnie w inny kierunku?
Teraz jestem pewien. No moją przyszłość widziałem. Duchu, wysłuchaj mnie. Ja nie jestem już, nigdy nie będę tym człowiekiem, którym byłem do chwili spotkania z tobą. Dlaczego pokazałeś mi tak straszne obrazy? Czy jak się zmienię? Zmienią się też obrazy, które mi pokazałeś? Odtąd zawsze już czcić będę święta Bożego Narodzenia. Będę pamiętał o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Czy mogę zetrzeć napis z tego grobowca? Teraźniejszości i przyszłości. Duchy trzech czasów pokonały mnie zupełnie. O Jakubie Marley, składam ci dzięki na kolana. Tak, tak stary Jakubie, na kolana. Dzięki niech będą ci wiosną i Wigilii Bożego Narodzenia za ich dobrodziejstwo. Jestem tutaj i myślę, że te straszne obrazy znikną z mojej pamięci. Jestem lekki jak piórko, szczęśliwy jak anioł, wesoły jak student, oszołomiony jak pijak. Całemu światu życzę wesołych świąt, viva! Jaki dziś dzień mamy, drogi chłopcze? Dzisiaj? Boże Narodzenie oczywiście. Boże Narodzenie. Więc go nie straciłem. Duchy dokonały wszystkiego w ciągu jednej nocy. W końcu one mogą robić wszystko, co im się żywnie podoba. Kto byś miał wątpić? Podejdź no bliżej tu, chłopcze. Czego pan sobie życzy? Czy wiesz, gdzie jest sklep z drobiem? Z bitym drobiem? O tam, po drugiej stronie ulicy. Wiem, doskonale znam ten sklep. Mądry chłopak. A nie wiesz przypadkiem, czy sprzedali już tego wielkiego indyka, który tam wisiał wczoraj wieczorem w oknie wystawy? Aha, tego co był prawie taki duży jak ja. Dziwny chłopak. Jak miło rozmawiać z takim chłopcem. Tak, tak, koteczku, tego samego. Wisi jeszcze. Tak? No to biegnij, kup go. Pan sobie ze mnie żartuje. Nie, nie żartuję. Idź i kup tego indyka, a potem tu przyjdź. A ja ci powiem, chodź. Fred! Kto tam? Któż ty Boga? To ja, twój wuj, Scrooge. Przyszedłem zjeść z wami obiad. Mogę wejść? Wejdź proszę. Są
pomyślałam, wujo. Przepraszamy. Podwyższam ci pensję i dołożę również starań, aby dopomóc twojej rodzinie. Omówimy to zresztą wieczorem, przy szklaneczce gorącego wina. A teraz, drogi Robercie, rozpal w kominku. Nie żałuj drewna.
Będziemy tutaj z panią dyrektor wręczać podziękowania i według listy, którą pani dyrektor ma, także nikogo nie wywyższam, ani nikogo nie wyróżniam. Oczywiście, no, jak przystało na głównego bohatera, pierwszy jest Marek Pęciak, Ebenezer Scrooge. Pan Paweł Łukasiewicz, pomocnik Scrooge'a, Robert. Pan Sylwester Plichta, siostrzenik Scrooge'a. Pani Edyta Szymańska. To jest moja aktorka z teatru, idzie gdzieś przez wieś, od takiego maluszka ze mną jest. Teraz proszę państwa, Joanna Rylska, to również aktorka z teatru, idzie gdzieś przez wieś, która ma na ręku Zuzię. Joanna, ja nie powiedziałam, kogo grały. To była żona pomocnika Edytka, a Joasia to jest żona siostrzeńca. I oczywiście dzieci, Bartek, ale to będzie, tak? Będzie na nich też, dobrze. Pan Dezyderiusz Pomykała, duch Marleja. Kasia Kłos, duch drugi, duch zielony, tak mi to mówił. Pan Grzegorz Obara, komendant straży. Duch trzeci. I ten duch. Jak na ducha przystało, nie widać go. Pan Paweł Plichta. Proszę bardzo, Pawełku. Na pewno nie go będzie, panem Paweł. Jaś Góra, młody Scrooge. Paweł oczywiście był kolędnikiem i chłopcem. Jaś Góra. Kuba Tutko. Scrooge młodości. Aleksandra Pęciak. Marta Cłoka, pomocnika. Maciek Kot, Tim, syn pomocnika. Na szczęście zdrowy, chodź dobrze. I oby tak zawsze. Michał Kłos, również syn pomocnika, który zdrowy będzie. Oliwia Tutko, siostra pomocnika. Fanny. Anna Langowska, nasza Gosia z zespołu. Kwestorka. Janina Sowizdrzał. Również kwestorka. Mieszkanka Wierczyna, oczywiście pan bardzo to oczywiście wszyscy wiedzą. Ewa Niedzielska, znaczy pani Elżbieta Niedzielska, narzeczona Scrooge'a. Pani Józefa Krop. Nasza Józia kochana. Grała rolę przechodnia. Ela Jagieło. Również przekupka uliczna. Krysia Poniatowska. To oczywiście są, prawie wszystkie są, to są członkinie zespołu Zachęta. Również mieszkanka Londynu. Jan Dobrowolski, lichwiarz.
Jadwiga Pomykała. Posługaczka. Danusia Iwaniak. Przechodzień. Nie wiem, czy jest rodzaj żeński od przechodnia. Również członkini naszej zachęty. Pan Mikołaj Kiciliński. Brawurowo przedstawił tę rolę. Zuzia Kot, córka siostrzeńca. Bartuś Czubek, to też mamusia jest właśnie. Synek pomocnika. Poprosimy też pana Dawida Łukaszczuka, który nam tutaj był kierownikiem oświetlenia. Pana z Ośrodka Kultury, pana Ryszarda prosimy również, który nam tutaj 3 dni przyjeżdżał, żeby nam nagłośnić ten temat. Zresztą żałby, proszę państwa. Ja jeszcze powiem, przepraszam bardzo, bo tutaj widzę zabrakło najważniejszej osoby na dyplomie, a to jest Aleksandra Kot, która napisała całą muzykę do spektaklu i jej się należą wielkie brawa. Ale przepraszam, ja nie jestem. Ja powiem, że tak, my mieliśmy tutaj tyle problemów przed tym spektaklem, że po prostu jednym z nich było nawet to, że ja sobie rozdeptałam okulary i już nie mam ich. Także proszę się nie dziwić, że nie zobaczyłam. I jeszcze, a nie, to chyba pani dyrektor chce specjalnie podziękować, tak? Pani Zuzi. Ja chciałam specjalnie podziękować właśnie 3 osobom. Przede wszystkim pani Teresie Kot, z inicjatywy, której powstało to przedstawienie. Ogromne brawa dla pani Teresy. Pani Teresa napisała scenariusz, scenografię przygotowała pani Zuzia Pęciak. Ogromne brawa. Miała kilka ról. I oczywiście Oli też bardzo serdecznie chciałam podziękować. Bardzo serdecznie za wspaniałą muzykę. Coś nam trzeszczy, tak? Za piękną, przepiękną muzykę. Mam nadzieję, że dzieci się za mocno nie bały. Czy było strasznie? Było super. Dobrze, bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję. Byliście naprawdę jak prawdziwi aktorzy. Czułam się jak w prawdziwym teatrze. I bardzo się cieszę, że mogłam to zobaczyć i mam nadzieję, że to chyba nie, i tak myślę, że to chyba nie będzie pierwsze i ostatnie wasze przedstawienie. Może ktoś nas kupi. Czy może pan wójt chciałby zabrać głos? Zapraszam. Pan starosta. No cóż, no chciałbym bardzo, bardzo serdecznie i gorąco podziękować za ten wspaniały występ, za ten wspaniały spektakl. Naprawdę, daliście na nim, przedłużyliście przede wszystkim nam okres świąteczny, który mamy świeże pamięci. Daliście naprawdę nam dużo, dużo radości tym spektaklem, tym widowiskiem, tym pełnym profesjonalizmem widowiskiem, bo przecież to nie była prawda, o czym mówiła pani Zuzia, tutaj była przed chwilą. A jest chyba. A zdawała się, że dopiero się uczą. No po prostu, że wszystko wiedzą. Także i kontynuując tą myśl tutaj pani dyrektor, że szkoda, że tylko raz. Ja myślę, że nie tylko raz. I tu jeżeli mogę, to zobowiązuję panią dyrektor, żeby pokazać ten spektakl, to widowisko jeszcze innym mieszkańcom naszej gminy. Co najmniej raz, a może dwa. Bo szkoda, żeby to się skończyło tylko tutaj na tym jednym razie. I na pewno gmina będzie wspierała panią dyrektor, a pani dyrektor łącznie z okiem. No ale to takie kwestie formalne. A teraz jeszcze raz naprawdę gratuluję wszystkim
drugim aktorom, bo nie wiem, które to były ważniejsze role, ale no, dużo pracy pewnie i wysiłku kosztowały. Także podziwiamy, doceniamy i dziękujemy bardzo za to. No a jak wspaniałe widowisko, to i nagrody. I tu jedną z nich to przygotowaliśmy razem z panem przewodniczącym, taki kosz z łakociami, z podyczami. Także bardzo proszę na ręce pani kierownik, pani Teresy Kopy. Gratulujemy serdecznie. Na temat tego widowiska, prawda? O czym doskonale wiemy, o życzliwości, wyrozumiałości, o chęci pomocy drugiemu człowiekowi, jak to niewiele trzeba, albo dużo trzeba, żeby się zmienić. Także to była naprawdę taka ważna lekcja pokory i dziękujemy również i za to. Także wszystkiego najlepszego i do zobaczenia na kolejnych tego typu spotkaniach i spektaklach. Chcę tylko jeszcze dodać, że ta życzliwość, o której tutaj była mowa, to jest jakby też element tej moich, czy jakaś jedna część moich życzeń na nowy 2018 właśnie rozpoczęty rok. Właśnie tej życzliwości Państwu życzę, między innymi poza zdrowiem oczywiście, wszystkim Państwu aktorom i publiczności, tej życzliwości, nie tylko na ten okres tutaj świąteczno-noworoczny, ale na cały rok, a i również na następny. Wszystkiego dobrego. Jeszcze chciałam podziękować bardzo serdecznie pani dyrektor, która kiedy zgłosiła mi tą inicjatywę, to była po prostu bardzo za i wszystko robiła, żeby nam pomóc. Naprawdę, na każde nasze... No tak, ale... Już oddajemy głos panu staroście, którego również witamy bardzo serdecznie. Czekam. Dzień dobry Państwu. Znaczy po tak wspaniałym spektaklu, tak wspaniałym przedstawieniu czasami człowiek nie wie, co chciałby powiedzieć. Ale myślę, że przypomina mi się moja młodość i kiedyś też próbowałem swoich sił na scenie w pastorałkach. Ale nigdy w dorosłym życiu nie potrafiłem się przełamać i znowu stanąć na scenie. Państwo to żeście zrobili. Zrobiliście to Państwo naprawdę wspaniale. I za to Wam się należą gromkie, gorące brawa i podziękowania. Ale myślę, że również temat przedstawienia jest bardzo istotny, bardzo ważny. Boże Narodzenie. Właśnie Boże Narodzenie, które potrafi w nas, w ludziach, wykrzesać miłość, radość, uczciwość. I myślę, że to Boże Narodzenie, chyba wielu z nas by chciało, żeby trwało przez 365 dni w roku. I tego bym wszystkim Państwu i sobie wzajemnie życzył. A Państwu dziękuję bardzo za to, że mogłem brać udział w tym przedstawieniu. Dziękuję bardzo. Właśnie otrzymałam informację, że jeśli ktoś z Państwa miałby niedosyt tego, co dzisiaj tutaj widział, będzie można to wszystko zobaczyć na YouTubie. Właśnie, bo jest z nami pan Jerzy Kurka, który tutaj wszystko dokumentuje. Całe przedstawienie zostało nagrane i widziałam też, że mój syn też coś tam nagrywał. Można. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za tak liczne przybycie i przepraszamy, że niektórzy musieli stać, bo po prostu nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu na nasze zaproszenie, odpowiedzi. Dziękujemy bardzo.